ciąg dalszy na temat oszczędzania. Kochani, odcinek drugi o oszczędzaniu. Moja znajoma opowiedziała mi, że ona od najmłodszych lat była oszczędna. To znaczy, że jak dostała 5 zł od mamusi, to sobie nie kupowała ciasteczka, tylko wrzucała do skarbonki. Natomiast jej siostrzyczka konsumowała natychmiast w sklepiku ciasteczko. I moja znajoma była dumna z tego, że ona była w stanie uzbierać sobie na bluzeczkę. I któregoś dnia poszła ze swoją siostrą, która była żarłokiem ciasteczek, i kupiła sobie bluzeczkę za zaoszczędzone pieniążki. Siostra się pyta, a skąd ty masz? A ona mi zaoszczędziła. Bo ja byłam przewidująca i nie wydawałam codziennie na ciasteczka. I tak mnie zastanawia, czy to znaczy, że siostra chodziła bez bluzeczki? Nie, siostrze kupowali rodzice bluzeczkę, a mojej rozmówczyni rzadziej, bo ona miała bardzo ładne bluzeczki. I ta prolongata jest prolongata nagrody, jest czymś niezwykle cennym, gdyż człowiek od najmłodszych lat uczy się oszczędzać i uczy się cierpliwości. To znaczy, moja znajoma przez ponad 10 lat cierpliwie zbierała się do tego, żeby się rozwieść. Natomiast jej siostra ma 10 kg nadwagi. Tak źle i tak niedobrze.